dzisiaj z bardzo ważnego powodu, bo dzisiaj w naszej gminie zostaną wręczone laptopy dla 46 osób, osobom, których rodziny, rodzice związani byli z pracą w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w naszej sytuacji w Kijowcu. Powiem, że ten temat jest mi dość bliski, bo w swoim życiu też przez pół roku pracowałem w PGR-ze, co prawda nie w Kijowcu. I los tych ludzi zawsze był mi bliski. Jestem świadom, jak trudne czasy po tych przekształceniach następowały, w jakiej trudnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy, młodzież z tych rodzin. I to bardzo pozytywne, że rząd polski podjął temat właśnie tych miejscowości, ludzi, którzy żyli w tych miejscowościach. I został przyjęty program Polska Cyfrowa. Wielkie święto, wielki dzień dzisiaj w gminie Zalesie. No tak, wielki dzień dla dzieci, dla rodziców, którzy odebrali dzisiaj z naszych rąk, właśnie z rąk wójta, z rąk pana posła Dariusza Stefaniuka, laptopy i komputery stacjonarne, które na pewno posłużą tym dzieciom do dalszej edukacji, do nauki, ale pewnie i do zabawy, i do grania, i do różnych innych rzeczy, do którego służy właśnie takie bardzo zaawansowane urządzenie, jak czy laptop, czy tablet. Zabawa też potrafi być edukacyjna. Panie wójcie, Kijowiec PGR to jedyna miejscowość tego typu właśnie na terenie gminy Zalesie? Tak, jest to jedyna miejscowość w naszej gminie z 21 miejscowości gminy Zalesie. Jest to miejscowość typowo popGR-owska, ale dzisiaj mieliśmy osoby, które nie mieszkają tylko w PGR-ze, Kijowcu, bo wiadomo, że program też zakładał wyrównanie szans osób, które w swojej rodzinie miały osoby, które właśnie pracowały w tym gospodarstwie. Także ze wszystkich miejscowości chyba dzisiaj znalazła się przynajmniej jedna osoba, która taki laptop do domu zawiezie. Podsumujmy ten program. Ile kosztował gminy Zalesie? Jaki był wkład? Ile tych tabletów, laptopów trafiło pod strzechy? Tak, program, co prawda złożony wniosek w 2021 roku, ale wiadomo, że procedury zawsze są długie i ten okres może był troszkę dłuższy do otrzymania tych laptopów, ale tak, to 46 laptopów, 4 tablety i 1 komputer stacjonarny. Wartość całego projektu to 128 500 zł. Myślę, że to jest znacząca kwota, na którą w wyniku przetargu kupiliśmy te laptopy i w dniu dzisiejszym przekazaliśmy. Ze strony urzędu osobą, która pilotowała ten cały program, był pan Wojciech Kołodyński i to jemu też należą się podziękowania, bo od samego początku do końca też i informował te osoby, które i sam wyszukiwał nawet te osoby, które ze swojej wiedzy wiedział, że ktoś z rodziny pracował właśnie w tym gospodarstwie, także zawiadomił indywidualnie, a były też takie osoby, które w ostatniej chwili składały i musieliśmy nawet korektę składać do wniosku, żeby jeszcze dopisać ileś tam osób, ale koniec końców wszystkie osoby otrzymały laptopy i sprzęt, niech służy im jak najdłużej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do pana wójta. Oczywiście bardzo się cieszę, że mogę być tutaj w tym momencie z Państwem. Cieszę się, że dochodzi do realizacji tego programu. Programu, który zapoczątkowaliśmy właściwie w trakcie końcówki już pandemii koronawirusa. Ja jestem w Komisji Cyfryzacji, więc ten program też jest dla mnie bliski, ponieważ z ministrem cyfryzacji wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo wiele osób wykluczonych na terenach wiejskich i na terenach poza aglomeracjami miejskimi. Bo w miastach to nie jest wielkie halo, jeżeli ktoś ma komputer. Natomiast ja wiem też po swoich sąsiadach czy znajomych, jak dużą niesprawiedliwością było w latach transformacji, lat 90.
to, co spotkało Państwa rodziny właśnie w miejscowościach popegeerowskich. Kijowiec PGR, miejscowość gminy Zalesie, właśnie ta popegeerowska, jak sama nazwa wskazuje. Dokładnie. Jak ona wygląda dzisiaj? Jakie były Wasze losy w czasie transformacji? Jak to jest z tą cyfryzacją, nauką zdalną i laptopami? No ja jestem wychowana od początku u nas tam, tak, w tej wiosce, także no porównać co było, nie wiem, 30 lat temu, 20, a teraz, no to chyba każdy, czy ja, czy mieszkaniec powie, że jest całkiem fajnie i nie wiem, inaczej to wszystko wygląda, tak, a te komputery, co dzisiaj te ludzie podostawią, znaczy ludzie, no dzieciaki, no myślę, że będą zadowoleni mega, aczkolwiek no teraz komputery, czy to miasto, czy wieś, no to chyba w każdym domu jest, ale do nauki zdalnej i w ogóle, no troje dzieci jest jeden, powiedzmy, komputer w domu, no i jedno dziecko korzysta, dwoje czeka, prawda, na swoją kolej. Także no mi się wydaje, że to będzie plus dla wszystkich. No cóż, no cieszmy się z tych komputerów, składajmy wnioski o jakieś inne dofinansowania, prawda, no co nam się należy, żebyśmy dostali, prawda, żeby było lepiej. Laptopy i komputery to jedno, ale czy patrząc na mapę gminy Zalesie, Kijowiec, jednak daleko położone, jak z tym dostępem do internetu? No tak, no teraz mamy światłowód, prawda, no to też jest fajna sprawa i no a tak z dostępem. No ja sama osobiście też mam internet, aczkolwiek zasięgiem jest różnie, no bo mieszkamy niemal na końcu świata, ale jakoś sobie radzimy. Ale światłowód, prawda, na pewno nam pomoże i no nie wiem, no większe możliwości, szerszy zakrąg, prawda, do wiedzy, do dostarczenia, no nie wiem, myślę, że będzie fajnie. Dzieciaki nadal w Kijowcu spotyka się te, które siedzą w domach, na laptopach i na komputerach, czy jednak widać te uśmiechnięte dzieciaki łażące po drzewach i rozrabiające pod blokiem? Oj, to się też zmienia. Zmienia się. No teraz dzieciaki to w laptopach albo w telefonach chodzą, prawda? Mam takie wrażenie, wydaje mi się, że są bardziej spokojne, opanowane, mniej rozrabiają, aczkolwiek mogłabym powiedzieć, że bardzo wielkich problemów z dziećmi chyba nie mamy. Laptopy się przydadzą. No raczej, to w 100%.